Zawsze mam wystąpić przed Państwem, to mam wielką tremę, dzisiaj mam podwójną, bo o uroczystościach dowiedziałem się przed godziną. W ogóle, proszę Państwa, nie napisałem sobie małej ściągawki, co bym chciał powiedzieć i tak naprawdę muszę tak chwilę pomyśleć i sięgnąć na trochę do serduszka, do swojej pamięci i może coś niebanalnego, ale tak szczerego, proszę Państwa, przekażę. Być nauczycielem, proszę Państwa, być mistrzem, to jest wielka sztuka. Jadąc tutaj do Was, wspomniałem sobie moich mistrzów, moich nauczycieli, wychowawców, którzy, chciałbym użyć słowa, mieli przyjemność pracować z sobą, chyba się zreflektuję, którzy się męczyli, żeby z młodego człowieka stworzyć już dorosłą osobę, która w przyszłości będzie sobie mogła poradzić w swoim życiu i pomagać też innym. Jest to dla mnie wielki zaszczyt, że doczekałem takich dni, kiedy jako starosta mogę wszystkim mówić, że mam właśnie taką wspaniałą ekipę takich ludzi, takich mistrzów, którzy pracują z młodzieżą i dają im szansę, pozwalają im zabłysnąć już jako oszlifowane diamenty. I przekonałem się o tym wczoraj, bo opowiem panu Państwu taką krótką historię, która uświadomiła mi, jak wspaniałymi ludźmi jesteście. Mimo niepogody rozpoczęliśmy akcję sadzenia drzew. Jesień, są to piękne magnolie, które piększą niewątpliwie naszą Nysę. I zajeżdżam na miejsca, tam, proszę Państwa, młodzież, błoto po kolana, ciężkie warunki. I oczywiście zaraz jak starosta biura, zdenerwowałem się, powiedziałem, że wszystko jest nie tak. Siadłem w samochód, wróciłem do starostwa. Wieczorem, przeglądając internet, zerknąłem na naszą stronę i patrzę, a tam uśmiechnięte twarze, szczęśliwe, młodych ludzi, którzy są dumni z tego, że upiększają własne miasto. Ich opiekunowie, nauczycielka, która pięknie mówi o tym, co zrobili. Wtedy zrobiło mi się wstyd, bo właśnie wtedy sobie uświadomiłem, że Państwo macie to coś, co pozwala właśnie być Wam mistrzami, nauczycielami, tymi, którzy prowadzą tych młodych ludzi do ich sukcesów. Bo każdy musi mieć swoją szansę, tylko trzeba w nim te zdolności zauważyć. A ja, taka mała sprawa, takie małe zaniedbanie w sumie od nas niezależne. No, pogody dzisiaj nie mamy wpływu. I już tak się zniechęciłem. To ile Wy musicie mieć w sobie siły, żeby te wszystkie przeszkody pokonywać? Chciałem Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji Waszego święta. Dużo radości, satysfakcji, realizacji wszystkich zamierzeń i planów. Oczywiście przy skromnej pomocy Waszego ukochanego starosty. Młodzieży też życzę samych sukcesów i życzę im, żeby słuchali właśnie Was, swoich mistrzów, nauczycieli i wtedy na pewno każdy będzie mógł w swoim życiu pod koniec, kiedy już lekko siwe włosy przepuszczą w skronie, powiedzieć: dzięki moim mistrzom, nauczycielom osiągnąłem sukces. Gratuluję Wam. Bardzo dziękujemy. Starosta powiatu.